Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy wszyscy widzieli na Insta, czy nie widzieli, pewnie nie. Wczoraj sąsiad podrzucił belkę 2-letniego sianka. Tam widziałem, że kosi łąkę i zagadałem, czy tam może parę belek by sprzedał, ale mówi, że nie da rady, bo sam potrzebuje i będzie musiał kupować, ale że pogada. I okazało się, że tych 2-letnich to już nikt nie chce i może mi je oddać nawet za darmo. Nie pamiętam, ile ich tam będzie. Nie chce mi się tam teraz iść i mu tam patrzeć, ile ich tam leży pod lasem. No ale wczoraj przy okazji, jak tutaj ładowali, to jedno mi podrzucił. Będziemy dzisiaj trochę tego rozkładać. Jakoś tam będziemy próbowali, my w sensie ja i ja, walczyć z tą, powiedzmy, małą suszą, która tutaj przylazła. Jestem świadomy tego, że większość tutaj tego słabo rośnie, bo ma po prostu za mało wody, ale no ile można tej wody wiadrami i konewkami nosić? Tyle, ile daje radę, to noszę. No a będziemy próbowali jakoś to bardziej zaściółkować i starali się jakoś tam troszkę poprawić strukturę też tej gleby, żeby więcej wody trzymała. Dzisiaj doleję do wody, jak będę podlewał, trochę biohumusu, co wiem, że pomaga, bo stosuję go tam jakoś od lat do roślin domowych po prostu. I nie wiem, czy jeszcze będę dokupował jakiegoś perlitu, czy no zobaczymy. Ogólnie dzisiaj pierwszy etap jest taki, że zasypiemy trochę sianka tam, gdzie jest goła ziemia. Próbowałem jakiś tych zrębek z kokosa, z akszona. No one tam, powiedzmy, dają radę, ale kurczę, tam malutka paczuszka tego to nie starcza na wiele i jakoś tam super się nie sprawdzają, a myślę, że do takich świeżo wysianych rzeczy, czy tam ledwo wschodzących, to takie drobne sianko, no, powinno być ok. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Na pewno mój nos jest bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy. Zaczniemy sobie od szybkiego odchwaszczenia, żeby trochę zmniejszyć konkurencję. A potem będziemy podlewać, potem ściółkować. Podlewać będziemy z tym. Zawsze kupowałem jakiś tam z panem w kapeluszu chyba ze sklepów ogrodniczych. Ale myślę, a rzucę okiem na Allegro, bo jestem cebulą, a to często jest taniej. No i było taniej. Także teraz będzie taki działany w proporcjach na łoko, czyli najlepszych. Coś tam powyrywane. Teraz bierzemy się za ściółkowanie. 3 taczki siana później i około 120 litrów wody wlane. No i wody już nie ma. Teraz będę nosił z Mauzera. Doniosę jeszcze ze 100 litrów. Muszę podlać w sumie jeszcze tą grządkę, gdzie są dynie i fasole, i to będzie na tyle. No, tyle musi starczyć. No nie ma mocy, żeby w taki gorąc nosić tej wody więcej. Więc no, plony będą jakie będą. Trzeba było tyle nie siać i nie sadzić tak naprawdę, bo no chyba, że nie wiem, dokupię jeszcze wiader. Jakbym miał przygotowane jeszcze z 60 litrów, no to bym to w sumie wlał bez większego problemu. Muszę pomyśleć. Na pewno fajnie by było kupić drugiego Mauzera, postawić go obok foliaka i zrobić ten system kroplujący, ale to już raczej nie w tym roku. Czy Mauzer może, przynajmniej bym miał bliżej nosić niż stamtąd.
Raz bym sobie misję wymyślił, żeby go napełnić. Zagrzałby się i by był na takie dni, a wygląda na to, że takich dni w tym roku będzie dużo. Co tu, wody nie ma? Dawaj. Oczywiście nigdy nie pamiętam, żeby przywieźć wody w baniaczku, żeby zalać tą pompę. Pamiętanie nie jest moją mocną stroną. Jutro sprawdzimy, jak... Jutro? Może jutro sprawdzę, jak przeschły te grządki, gdzie wcześniej, znaczy te fragmenty grządek, gdzie wcześniej była goła ziemia, a dzisiaj posypałem szanem. Niezbyt grubo, bo te rzepki i buraki jeszcze malutkie. Z biegiem czasu tam wysypię trochę więcej. Zobaczę, czy taka cienka warstwa w ogóle robi jakąkolwiek różnicę. Podsypałem też tym sianem pomidory. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Wiem, że wszędzie tam, gdzie w foliaku był karton i słoma, to ziemia była praktycznie cały czas wilgotna. Ale wiewióra dorodna. Ale tam, gdzie zrobiłem otwory na sadzonki pomidorów, no to już sprawa wyglądała inaczej. Wierzchnie 2-3 cm potrafiły wyschnąć na wiór. No a pod spodem oczywiście wilgotne, także zobaczymy. Czy to siano to był dobry krok, czy zły. Nie polecam wyrywać tego wodnego trawska w mokrych rękawicach. Przecięło rękawice i skórę, jakby to było nic. A boli jak cholera. Wczoraj uciekałem stąd przed burzą. Zaczęło mocno wiać i grzmieć. Zrobiło się tak ciemno. To wyjadę do chaty, bo bardzo często powala drzewa na drogę. Ani piły nie mam, ani liny w tym samochodzie, w którym akurat teraz jeżdżę i myślę, nie wyjadę, albo znowu będę sąsiadowi zawracał głowę, żeby traktorem przyjechał, to mówię, lepiej się zawinąć, ale cieszyłem się, że chociaż może podleje za mnie. W Mauserze było 300 litrów, dalej jest 300 litrów, bajorko suche, więc chyba tyle, co powiało, pogrzmiało i nic nie spadło, więc te deszcze w tym roku to kamy dupy. Skąd bajorko wyschło pierwszy raz wiosną, po jakichś tam paru tygodniach bez deszczu, to widziałem w nim wodę łącznie przez 3 dni. Także szału nie ma. Chociaż tutaj widać, że właśnie w okolicy bajorka tej pompy tutaj, gdzie jest niżej, no to w sumie cały czas zielono, czyli trochę tej wody jest. Dzień. Pompuję lewą ręką nie dlatego, że hehe, tylko ja dopiero skończyłem robić ten kibel. I takie cięcie i wkręcanie z tą baterią 5 amperogodzin, to potem kurde czuć to w łapie jednak. Przynajmniej tak się jest tylko podrzędnym klikaczem kodu. To jednak przywyknięty jestem tylko do ruszania myszką na mnie.
ostatnie wiadro, 5 razy spacer farmera od Mauzera do ogródka i potem pokażę wam, jak to wszystko teraz tam wygląda. Wlałem tu jedno wiadro, bo klienci narzekali, że sucho, nie ma co pić i już prawie nie ma śladu po nim. Przydałaby się większa taczka, bo stąd to szybciej nieść te dwa wiadra, niż próbować to dowieźć. Średnio to idzie. Tak to aktualnie wygląda. Pomidorki i pozwijane liście. Co już teraz przy tym słońcu jest dla mnie standardem, już się tym nawet nie przejmuję. Ale suchej zgnilizny wierzchołkowej już nie ma na żadnym. Także jest ok. Oczywiście żaden jeszcze nie jest czerwony. Rosną sobie tak bardzo powoli. Coś tam liście żółkną. Podsypuję tą mączką i chyba dokupię jeszcze kredę ogrodniczą. I tak sobie będę czekał, co to z nich będzie. Musiałem przerwać, bo zobaczyłem dwa wielkie wilki. Także tutaj dosypane sianko. Tutaj podsypane tyle, o ile tutaj było grubo tych kokosków, to nie sypałem więcej. Tu właśnie powschodziły trochę te buraki już i rzepa, więc też tak tylko tyle, o ile posypałem siankiem. Na kalafiorze jest wszystko, co tylko może być. Są te białe tam jakieś motylki i to drugie, co grzyby, też tutaj jest. Nie pamiętam nazwy oczywiście. Także u nas dostatek takich rzeczy. I coś tam papryczkę sobie. Nom, 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 nom. Smacznego. Zaraz pójdziemy tam. Ten arbuz trochę podrósł, jak dostał butelkę. Z tym już sobie dałem spokój. Zakopałem go. Niech spoczywa w pokoju. Tutaj dosypałem na jarmuż. Tutaj ładnie widać różnicę pomiędzy jarmużem, który nie jest przykryty butelką, a tym, który jest przykryty butelką. Tutaj tak samo. Brokuły poprzykrywane rosną. Nie poprzykrywane z żarty. Dzielę się ze ślimakami pół na pół, bo nie mam tyle butelek. Tutaj popieliłem wokół tych dyń i podsypałem je siankiem. Tutaj ta sama historia po tej stronie. Tu niektóre nawet w miarę rosną. Te dwie są w miarę duże, a te cztery takie sobie. Ziemniaki podsypałem słomą, te, które już były takie w miarę większe i będę je podsypywał dalej, może nawet będę usypywał, znaczy robił z siatki jakieś tam dla tych co większych, które urosną, no będę robił takie kojce i dosypywał tamtej słomy, żeby zmaksymalizować plony, ale zobaczymy, czy mi się będzie chciało. Tam dary dla powodzian przeniesione do cienia, bo obok foliaka to była masakra, smażyły się tam. No tutaj z niektórych tych dyni już powoli zaczynam być zadowolony. Szczególnie te cztery, które tu widać, to rosną w oczach. Tu też podsypane gdzieniegdzie sianko. Głównie tu pod te arbuzy przyjęły się, ale dzisiaj już tam liście zwinęły, no ale nie ma się co zdziwić. Patelnia była nieziemska. No i to chyba tyle. Na kompost też jest suchy, ale już nie mam mocy tutaj nosić wody. Wlałem tutaj dzisiaj resztę gnojówki z bananów i całą gnojówę z drożdży.
czy jakieś tam z 5 litrów wody i no na razie musi mu to starczyć. Jakby te burze, co tutaj przychodzą praktycznie co drugi dzień, coś tu podlały to wszystko, no to myślę, że byłoby świetnie, a tak to jest tak jak widać. No. Podoba mi się też kontrast pomiędzy tymi dyniami. Te sadzonki wszystkie były identyczne. Ta wygląda tak. Ta wygląda tak. Chociaż wydaje mi się, że bo tutaj był ten pierwszy ładunek obornika wysypany i wydaje mi się, że wtedy jeszcze nie do końca znałem wymiary tego ogródka i że tam jest tego obornika dużo więcej niż tutaj, albo możliwe, że tu na ostatnim metrze nie ma go wcale i stąd ta różnica, że po prostu tam jest dużo obornika, a tu mało albo wcale. Ogólnie to tutaj wszystko rośnie w ziemi rodzimej, oprócz ziemniaków, które rosną w samej słomie, i tu były tylko dwa razy przywieziony obornik, raz tutaj właśnie i raz pod foliaka, i to wszystko, cała reszta to jest ziemia tam chyba piątej klasy i jakieś tam gnojowy i to wszystko. Także tak, przywiezione łącznie 3 taczki sianka, wylane grubo ponad 200 litrów wody na to wszystko. Doniosłem jeszcze z 60 do Mausera. Więcej mi się nie chce. Już pompa na maksa. No i zobaczymy, czy teraz dzięki temu sianku coś się poprawi, czy zjeżdżą wszystko ślimaki. Bo tak naprawdę z tego co widzę, to trzeba po prostu wybrać mniejsze zło. Czy chcę sobie zaściółkować więcej, w sensie bliżej tych małych roślin, bo te większe to się nie martwię, i dać się nażreć ślimakom. Czy chcę zostawić gołą ziemię i dać im wysychać na wiór dzień w dzień. Tak źle i tak niedobrze. Muszę w końcu zamówić te coś tam konopne. Może to mi tutaj pomoże, bo widzę, że kawa to tak pomaga na 2 dni. Ta mączka bazaltowa pomaga wcale. To znaczy wydaje mi się, że to co popsypię po liściach, to potem tych liści nie żrą, no ale to i tak się zmywa. Najbardziej mi się sprawdziły chyba te pokrywki z butelek. Tak, to działa na pewno na te ślimory zasrane. Wszystko inne to jak na razie bajeczki internetowe. No dobra, to będzie wszystko na dzisiaj. Zeszło się z tym niemiłosiernie długo. No, także ja się będę zawijał i chyba szukał mauzerów do jedzenia. Ale to chodź.